o tej prezentacji omówię, jak się cofa zmiany oraz jak się tworzy nowy dokument w programie Paint, a także pokażę, jak się zapisuje naszą pracę do pliku. Ja zacznę może tutaj od cofania ostatnio wprowadzonej zmiany. Na przykład wybiorę sobie pędzel, jakiś kolor i na przykład coś tutaj sobie namaluję. I powiedzmy, że chcemy cofnąć ostatnio wprowadzoną zmianę. Tutaj mamy taki przycisk w lewym górnym rogu cofnij. Jeśli ja kliknę raz, ostatnio wprowadzona zmiana po prostu nam znika. Jeśli ja kliknę jeszcze raz, również nam znika. Jeszcze raz i jeszcze raz i mamy z powrotem pustą kartkę. Ja tutaj znowu coś sobie namaluję. Na przykład namalowaliśmy jakiś rysunek, ale nam się nie podoba i chcemy mieć z powrotem czystą, pustą kartkę. Moglibyśmy oczywiście użyć gumki, to jest to narzędzie gumka, kliknąć i próbować wygumkować. Od razu mówię, że jest to strata czasu. Najlepiej kliknąć tutaj przycisk programu Paint, klikamy raz lewym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie nowy, czyli wskazujemy polecenie nowy i klikamy raz lewym przyciskiem myszy. Pojawi się informacja, czy chcesz zapisać zmiany do pliku bez tytułu. Wybieramy nie zapisuj. I w ten sposób mamy nową, czystą, pustą kartkę. Teraz pokażę, jak się zapisuje nasz rysunek do pliku. Ja namaluję coś tutaj na szybkiego. Na przykład tą gwiazdkę. Pokolorujemy ją na żółto. Powiedzmy, że chcę zapisać ten rysunek do pliku. Wskazuję kursorem myszy przycisk Paint. Klikam raz lewym przyciskiem myszy przycisk Paint. I tutaj mamy polecenie poniżej zapisz jako. W przypadku rysunku możemy go zapisać w różnych formatach. Więc tu mamy format PNG, JPEG, BMP, GIF. Oraz możemy wybrać inne formaty. Ja tutaj zapiszę w tym najpopularniejszym formacie, czyli w JPEG-u. Wskazujemy kursorem myszy obraz JPEG i klikamy raz lewym przyciskiem myszy. Teraz program się pyta, gdzie chcesz zapisać ten rysunek. On chce nam zapisać w folderze obrazy. Ja na przykład sobie to zmienię. Nie musimy tego zmieniać. Można kliknąć przycisk zapisz i on zapisze w tym folderze, ale ja na przykład chcę, żeby on mi zapisał to zdjęcie do folderu na przykład nauka, który znajduje się na dysku lokalnym C. W tym celu muszę sobie przewinąć to okno, czyli wskazuję kursorem myszy pasek przewijania, naciskam lewy przycisk myszki, trzymam wciśnięty, ciągnę w dół i tutaj mamy ikony komputer. Tutaj mamy dysk C, dysk D, folder nauka jest na dysku C, więc ja kliknę raz na dysk C. Tutaj mamy zawartość folderu nauka i tutaj jest ten folder nauka. Klikam raz lewym przyciskiem myszy, następnie wskazuję przycisk otwórz i również klikam raz lewym przyciskiem myszy. I tu mamy informację, że folder nauka jest otwarty i tu jest jego zawartość. Kolejną czynnością będzie wprowadzenie nazwy dla tego pliku. Nazwa już jest podświetlona. Jeśli byśmy nacisnęli od razu zapisz, to dokument by został zapisany pod nazwą, jaką komputer nadał, czyli bez tytułu. Najlepiej jest właśnie zmienić tą nazwę. Nazwa jest podświetlona. Można od razu z klawiatury wprowadzić nazwę dla tego rysunku. Ja na przykład to nazwę rysunek, czyli klikamy w polu nazwa pliku i wpisujemy nazwę, następnie klikamy na przycisk zapisz. Tutaj mamy informację u góry o tym, że ten dokument został zapisany pod nazwą rysunek.
teraz pokażę, że rzeczywiście on tam jest w tym folderze nauka. W tym celu wskazuję kursorem myszy przycisk start. Następnie wskazuję ikonę komputer. Klikam dwa razy na ikonę dysku lokalnego C i dwa razy na folder nauka. I tutaj mamy ten nasz rysunek, który ja przed chwilą zapisałem.